Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Hogaty. Dzisiaj wraz ze mną gra Flotar. Dzień dobry, witam. A to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Totally Accurate Battle Simulator Online Multiplayer, czy jak zwał, tak zwał, oczywiście z Flotarkiem, bitwy tutaj najlepsze na świecie. Oczywiście, jeżeli odcinek i seria taka multi wam się podoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem i wpaść na kanał do Flotara, który w opisie pod filmem także jest podany. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, jaki tu jest znaczek na tej arenie. Tak. Ja właśnie miałem. No. To kurde, myślałem, że tego nie ogarniesz, bo to miało się pojawić w nowych ciekawostkach. Co? Totally Accurate. Serio? Ta. Ale tak jest patrzę przykład, teraz, nie? Na mapie wikingowej masz Yggdrasil, masz to drzewo tak? Takie. O. No, jeżeli sobie weźmiesz i tam zjedziesz na dół, to widać je. No, to są, widzisz, takie ciekawostki. Smaczki, fajne. Smaczki. I teraz tak, moje pytanie brzmi, czy tu w ogóle można stawiać jednostki? Można, gdzieś tutaj? Ale... One będą działały, czy tak wiesz, 2 na 10? No tak właśnie, tak będą niby działały, ale nie będą działały. Niby nie. Okej, dobra, to jeżeli chodzi o bitwy, oczywiście lecimy z tym samym formatem co ostatnio, czyli troszeczkę ulepszonym, w sensie będziemy dodawali po ileś punktów do tych bitew, albo zobaczymy, bo chciałbym troszeczkę też to zmienić dzisiaj, bo u Flotara właśnie możecie zobaczyć tę formę. Oczywiście zapraszam do Flotara na odcinek z multi, ale beka tam była. Polecimy, wiesz co? Polecimy sobie od razu po prostu od 5000 punktów. Tylko zrobimy tak, będzie 5000 na 5000. No i będziemy to robili na takiej zasadzie, która armia wygrywa, zostaje i będziemy kontrę do niej robili, ale w sumie będziemy robili też za tyle samo, bądź jeżeli właśnie nie będzie dawała rady, będziemy dodawali po 500 wtedy, jak kontra nie da rady, okej? Okay? Mechanik. No. Dawaj, zaczynasz. Też to widziałem. Okej, ja zaczynam. Mamy nowe jednostki, które tutaj Flotarek mi podesłał do odblokowania. Sekretne. Mamy sekretne jednostki. Egzekutonier to jest sekretna. O, pomoda. Mace Spinner. Tak, City Skylines. Mace Spinner. Bardzo fajna. Artemis, ona jest opecka. Mamy jakieś takie jednostki. Nie będę to wam pokazywał wszystkich jednostek. Dokładnie. Ale pokaż giganta. Giganta, Ice. No bo gigant fajnie wygląda. No, to jest kozak totalny. On robi wrażenie, jest najsilniejszą jednostką aktualnie. Chociaż nie wiem, czy Artemis nie jest silniejsza. Ona by go rozklikała? No właśnie, jeżeli by gigant stał gdzieś tam pod ścianą, powiedzmy, i ta Artemis też by stała pod ścianą, to obstawiam, że Artemis by wygrała, bo po prostu więcej strzał by wystrzeliła. Okej, okay. Dobra, 5000, ja robię azjatycką drużynę marzeń. A w ogóle wiesz, co jest ciekawe? Że Słucham. Masz już jednostki azjatyckie, a update z tą frakcją jeszcze nie wyszedł. A już masz prawie wszystkie jednostki dostępne. Tam smoka brakuje, mam Kinga i chyba kogoś jeszcze. No i mapę oczywiście. Dobra, okej. Okay. Cyk. Dobra, teraz proszę bardzo, masz 5000, twoja połowa. Zostawiam ci tu jednostki. Łatwa kontra na to wszystko. O, katapulty! Nie no, to są zwykłe jednostki. Ej, bez przesady, to są zwykłe, najprostsze jednostki. Proszę bardzo, korzystaj z jednostek. Łuczników! Ile ty do 5000? Wiesz co, coś mi się ubzrało w głowie, że to 6000 ma być. Nie no, do 5 zacznijmy, dobra, od 5000, nie? Lecimy. Większe bitwy, dobra, lecimy tak, okej, okay, start. Właśnie proszę państwa, sprawę, że... katapulty, no okej, okay, no. O kurde, fajnie to wygląda. Ale poszło, no, z ogniem, poszło. Ja nie wiedziałem, że tu z ogniem pójdzie. A ty przecież odbijasz te pociski, tak, czemu tak. zapomniałem? Właśnie o to chodzi w samurajach, żeby odbijali te pociski, ale kurde, no... Okej, zostały ci dwie katapulty, 4 łuczników, mi zostało 3 samurajów. Ile razy mogą fachwy strzelić? Cały czas mogą, bo one teraz mogą przeładowywać. Okej. No to jest ta zmiana taka, która... 2 łuczników czy 2 fachwy? Dobra. Dla nich... ale pięknie wygląda. I... O, żyją. Jeden dostał, czekaj! I... No nie mów, że... Przeżył to! Jak on to przeżył? O, dobra, druga. Czekaj, nie, to musi dostać. O, dostał. A bo one tu mają takie fajerwerki jakby Ale to pięknie wygląda. No. Aż się oplułem, powiem ci. Nie, no potrafi zrobić to wrażenie. Kliruję ci. Leć, proszę bardzo. Kontra to, jako że twoja kontra pierwsza nie zadziałała, to teraz masz 500 dodatkowych punktów. Dawaj.
Tylko wiesz co, jest pewien problem, a muszę się rozłączyć i połączyć ponownie, ponieważ zlagowało mi tak jakby grę, także... Dobra, dobra, połącz się jeszcze raz, z tobą. O, proszę cię bardzo, nie słyszysz siebie, czy coś, żeby nie było? Nie, wszystko jest okej. Okej, dobra, to lecimy dalej. Dobra, dobra, weźmy przybliż, albo w sumie starczy mi. Dobra, to ja ci nie ruszam w takim razie. Może jakiś broken jednostki znowu. A, może broken jednostki? Czekaj, ile mam kasy? 5500. 5500. Tak. No Artemis, to jest jedną Artemis masz. O. Jak chcesz, możesz jedną Artemis ustawić. O, Snake Archer. Właśnie chodzi o to, że dzisiaj chciałem zrobić po prostu większe bitwy, nie? Tak, był naprawdę rozmach na tych bitwach. 5000 ile? 500? 500, tak. 5500. Bo twoja kontra no nie dała rady, także 500 dodatkowych dostałeś jednostek. O, sorry, troszkę. Ulala. Dobra. Może być. Tak? Już? Mhm. Okej, proszę państwa, widzimy Snake Archerów, protektorów, tylko shielderów. Tutaj masz jakiś kilku łuczników ukrytych. A, sniki łucznicy. Tak, sniki, dokładnie. Dobra. Startujemy, proszę państwa, zobaczymy. A ci Snake Archerzy, o Jezu, te chwaki będą. Jeżeli są w grupie, no to coś tam będą robić. No. Przynajmniej powinni. Dobra. O, dawać chwakwa. O nie, chwakwa pod siebie musi robić. Pa! A, bo węże zaczęły. Pa na to. Ej, chwila, ale ktoś tu... Chwa załatwiła swoich tych, po prostu, swoich samurajów. No, ja nie wiem, czy one nie będą czasami strzelały. Snake Archer pokonał po prostu Chwa. No, Snake Archer, jednak najlepszy. Zrobił różnicę tutaj. Ej, okay. Ale tych twoich zabiło gości z tarczami. No, chociaż powiem ci, że samurajowie zrobili robotę tutaj ostrą, jeżeli o to chodzi też. Dobra, zmieniamy. Ja mam teraz 5500. Okej. Okay. Spróbuj to skontrować. Spróbuj to skontrować challenge. Czyli tak, na początek. Na początek. No, możesz wiesz, korzystać z nowych jednostek, oczywiście. Oczywiście, że mogę korzystać. Oczywiście, że mogę korzystać. Ale z nowych. Nie, ale nie muszę. Nikt nie powiedział, iż muszę korzystać z nowych jednostek. Dobra, proszę bardzo, specjalnie dla widzów. Polecą tutaj nowe jednostki, troszeczkę specjalnie dla... Odrobinę nowych jednostek po prostu, żeby nie było. Czy tamtych dam radę tak przetrącić? No nie wiem, szczerze powiedziawszy. Troszeczkę mnie to zastanawia. Nowa ulubiona jednostka chyba twoja. Nie rozumiem, no tania starczą za 80? No proszę cię. No a kto by nie chciał korzystać? 100. Tak. A szczerze, nie robi chyba aż takiej różnicy z jakim ty. Może ma 10 HP więcej. No. Dobra. Więcej na tych łuczników postaw, tak? Tak, cyk jeszcze. Chwachwę. Nie no, chwachwy nie postawię, żeby nie było. Ale... Czekaj. Trzeba to z głową ustawić. Że to miało jakiś sens. Kurde, tych będzie słabo, jeżeli się nie uda przetrącić. Na to coś by się przydało, szczerze powiedziawszy, powiem ci. 1700. Katapultę. No właśnie się nad nią zastanawiam, powiem katapulta ci. Katapulta jest fajna. Fajna jest katapulta. Polecam. Tu katapulta. No dobra, zbajtowany na katapultę. Łatwo. Okej. Okay. Co jeszcze by tutaj dać? No nie będę miał siły przebicia, szczerze powiedziawszy. Takiej siły po prostu walecznej nie będę miał za bardzo, tak mi się wydaje. Dobra, jednego za dużo, więc ustawię tutaj najwyżej. Tak, dobra. Okej. Dobra. O, Scrap Mechanic się odpalił kogoś. No właśnie widzę. Cześć Plaga, hejka, dobra, cześć, lecimy. Cześć. Zobaczymy jak to wyjdzie. Okej. Oj. Tak, katapulta coś sobie zadziałała. Fajerwerki jakieś też działają. Tych łuczników z tyłu trzeba będzie przede wszystkim zdjąć. Właśnie ja powiem, zapomniałem o tych moich łucznikach. No, ty masz tu z tyłu łuczników jeszcze. A tym walkirie cały czas żyją. Dobra, no, te walkirie mają zrobić robotę właśnie na łuczników tutaj przede wszystkim. No i zrobią. No i robią robotę. Co ja mogę powiedzieć, że nie robią? No robią robotę. Robią robotę. O, jeszcze została katapult i tam ten wąż w ogóle atakuje. Jak kombo.
dwie różne freestyla! O! Tak, jeszcze Valkyrie tam jeszcze brakowało. Przez Valkyrie zajechany, no to nieźle. Dobra, Flotarek, oczyszczam ci środowisko. 5500 w takim razie masz, jeżeli tobie się nie uda na 5500, to wtedy na 6000, bo teraz dopiero kontrę ustawiasz, na moje oczywiście. A. Chyba, nie, że chcesz 6000, no. Nie, zobaczymy. Nie, spokojnie. Zobaczymy, do ilu dojdzie, nie? Ile razy uda się pokonać kontrę. To, o. Kurde. Dobra, Trihard mode. Chwila. No. O kurde. Ile ty... Co ty zrobiłeś? Właśnie, to jest... Ile Scarecrow kosztuje? 10 tysięcy. Jak 10? Później to powiem tak, możemy na sam koniec zrobić bitwę Scarecrow kontra Scarecrow, bo to A jest bardzo fajna rzecz. A co Scarecrow tutaj? Zobaczysz. Czemu okay? 10 tysięcy kosztuje? To jest fajna rzecz, naprawdę bardzo fajna rzecz. Dobra, dancerów ulicznych ustawiłeś. Co teraz do tego? Snake Archerów? Okej, Snake Archerów do przodu. Kto jeszcze? 5000 protektorów, oczywiście. Czekaj, 5500. 5500, no. Dobra, może być 5560. Już to tyle? Tak. Dobra, wystarczy. Startujemy, tutaj chcę. Tutaj chcę zobaczyć właśnie, kto wygra. Co oni zrobią? Protektor na protektora tam po prostu jest walka. O kurde, ale rozwalili ci goście. Rozwalili. No, masakrycznie rozwalili. Ale dobra, katapulta też zrobiła swoje. Zobaczymy, no ilu, patrz, oni są jacyś... Oni są mocni. Oni mają dużo HP chyba. Właśnie nie ma jeszcze informacji, ile HP mają biednostki. O dobra, jest po mnie. Teraz te węże już, dzikie węże rozwalą. Ale w ogóle zapomniałem o tej jednostce Scarecrow, że ona jest zmieniona. No jest, no patrz na to! No w kogo ty strzelasz, gościu? Ten taneczny dancer, on jest dobry, no bez kitu, on wytrzymuje sporo też. Dobra, to teraz ja zmieniam. Clearujemy w takim razie. I teraz kontra na kontrę, znowu. Ciekawe, jak to zadziała. Nie jestem, szczerze, co do tego przekonany. Mam dziwne wrażenie, że twoi goście to przetrwają, a nawet go pokonają od razu na palnięcie. W sumie może mam tak takie być. Wrażenie, że właśnie może tak być. Nie mam co tutaj do tego pojęcia. No co ja mogę powiedzieć? Co, jaki proczem? Oj, wiem. Wiem, co bym teraz postawił jeszcze. Co by było idealne do tej taktyki. Nie. Co było idealne do tej taktyki? No, powiedz mi. Ci, ale powiedz mi. Byłaby jedna bardzo fajna jednostka, która by się sprawdziła tutaj. Powiedz mi historię o idealnej jednostce. Idealna jednostka w tapsie. O, Snake Archer. O, chyba ktoś ci wciąga taktyki. Dobrze, widzę, dobrze. Boję się trochę tego. Kurde, no. to nie ma... Rycerzy? O! Możesz postawić go. Dobra. Dobra, no nie wiem, szczerze bardzo to jest to. Wysokiego ryzyka taktyka, te mamuty to jest tak risky, można było to idealnie zrobić na dużo większą skalę, ale ja chcę spróbować mamuty, jak one, bo mi się wydaje, że one nie pykną dokładnie tych gości na strzała, ten mamut, tych gości nie pyknie, a tu co się dzieje, dobra, tu mamut zadziałał, tu mamut ale z tej zadziałał. Strony nie, dobra. Okej, mamut jeszcze nie, atakuje, jeden. Żyją dwa mamuty. Tak, żyją dwa, także one będą działały. Okej. No i ja mam nadzieję, że one dadzą radę, te mamuty, szczerze powiedziawszy. Okej. Mamuty jednak pokonały tych gości. Jednak lecimy do ciebie. Swoje. Tak, zrobiły swoją robotę, ja ci mogę przybliżyć, jak tysiąca. Chcesz trochę. Proszę bardzo. Okej. Zatrzymaliśmy się na 5500, ale no póki co każdy kontruje każdego, także wiecie. Wiecie, o co chodzi. Dopóki... Do tej pory tylko jedna osoba na razie nie skontrowała. Raz. Dobra, weźmy. Co nie, Flotar? Tak. O nie, króli healery pójdą? Nie, właśnie nie chcę tej taktyki. Okej, w końcu. To właśnie takie jednostki, które często tak omijałem. Pojedynczo ustawieni, żeby wytrzymali jak najdłużej. Dobra, okej. Czuję, że to pyknie tych, te mamuty.
O, jeszcze łuczników tak ustawionych taktycznie. Oj, się zagalopował z tymi łucznikami. Dobra, jeden może łucznik. Być, czyli to jest jeden łucznik, czy ja dobrze tak, widzę? Jeden tak, łucznik, tak. Czterech jeden, tych, jeden. Dwóch to i trzy te balisty, tak, jest tyle. Dobra, właśnie lecimy. Powiem tak, liczę na balisty. Zobaczymy. W tym fajcie. No, 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 i że no, no. One ustrzelą. Ja liczę na to, że mamuty. Oj, dobra. Dobra. Bo jeden mamut poleciał strzał, wystarczy, żeby zabić mamuta. Tak? Dobrze no. Wiedzieć. Dobrze się dowiedzieć po czasie. Tym, o Jezu, ale dostaliśmy dobra. Bez kitu. Wystarczy, że postawisz coś fajnego. Dobra. Co fajnego mogę postawić? Nie no, nie powiem ci, bo... Co fajnego mogę postawić takiego? Co fajną przykład... jednostkę. O Jezu. No, ej, nie wiem co to kontruje, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, Walkiriami byś pewnie po... Jest szansa, ale trochę się obawiam, powiem nie, ci, tych Walkirii. W ogóle zero czuję obawianka. Się... To on mnie bejtuje! To nie, jest naprawdę, bait. To jest bait wysokiej nic jakości. Nie zrobią w tej walce. To jest, ale oni zrobią. Tego się trochę boję. Czas. To jest bait wysokiej jakości w tym momencie, coś tak czuję. Czy łuczników zwykłych, czy coś jeszcze ustawić tutaj? Może z nowych jednostek, jakąś Artemis jeszcze? Dwie? Tak, jedna Artemis tam pasuje akurat. Tak, idealnie pasuje, tak mi się wydaje, wiesz? Dobra, to może jeszcze tak właśnie jakiś dwóch monków postawić. No w sumie właśnie, mam mi tak jednego łucznika, więc na spokojnie. Czy to jest bait, czy nie? To jest coś, czuję bait taki nie, wysokiej naprawdę, jakości. Nie dobra, spróbujmy to w ten sposób zrobić. No ja się boję, że ci goście, ci berserkowie je palną albo coś. A widzisz, no balisy są bezużyteczne tutaj. Dobra, nic okay, nie robią. Dobra, no. Okej, okay, jednak, jednak nie dobrze odczytałem. Dobrze odczytałem te Walkirie. Dobra, ile będę miał? Ej, dostała! Patrz, no ta Walkiria dostała centralnie strzała tu na mordę. Bez kitu, dobra, żeby jedna nie było. Walkiria. Dobra, jeden no... Lala, ale jeszcze poleciał. Mąk go palnął, Mąk, nie? No. Bez kitu, Mąka S go palnął. Okej, okay, świetnie poszło. Flotarek, teraz... Ile twoja mam? Kontra. 5500, tyle samo, bo na razie nikt nikogo nie kontruje. Chyba, że chcesz, możemy na 6000 przejść. Dobra, 6000. Dawaj, 6000, go. No tak. Ty chyba chcesz skończyć tak samo jak nie powiem gdzie. Nie. W kolejnej rundzie za 6000. Okay. Beskid, ty chyba chcesz tak skończyć, powiem ci. 6000. Jakbym usunął tego. Julululu. Julululu. Protektor. Ty, ja nie pamiętam, czym ja ciebie pyknąłem wtedy. No, wiesz, nie pyknąłem. Dobra, i chcę, powiem tak, no. Dobra, start! Okej? Okay. Artemis... Okej? Okay. Ale ona nawala, patrzcie na to! No. Ta Artemis, ja pierdziele! Ale kurde, nie wiem, czy wszystkich zestrzeli. Ale ona bije, nie, no, nie zdążę, widzisz? Patrz, nie da rady. Ty? No, nie dali rady. Bez kitu. Nie dali jednak rady. No, a chciałem, wiesz, pokazać ludziom, bo ma Artemis. No tak, chciała się pokazać, rozumiem. Taka. Samych protektorów dawaj. Za 6000. O Jezu. Aż pytaj, ciekawi mnie. Tak? Nie no, wygrałeś to. No, dawaj. Dobra. Go. Okej. Mi się wydaje, że protektorów właśnie zdejmie. Prędzej tych ziomków z tarczami. Mnie. No ale patrz, oni do boku się odwrócili teraz. Bez problemu. Zobaczymy. Ej, sam jestem ciekaw. Bez problemu, wygrałeś to. No patrz, ona... Ej, co on jej robi? No patrz tu. Oni nie przyjdą, ona ich wyklika. Ona ich wyklika, ja ci mówię. O Jezu, jak palnęli go. O kurde, ile ona ma HP? Kliknijcie ją! Nie, ona jest nieśmiertelna. To dzięki, Pogers, nieśmiertelna Artemis. Dobra, została rozwalona przez jaskiniowców. Co ja mogę powiedzieć? Szykuj kontrę! No, powiem tak. Szczerze, masz, nawet nie wiem, czym to skontrować. 6,5 tysiąca, proszę. 6,5, tak. Kontruj właśnie może nie czymś najbardziej obvious. A. Tak czułem. Tak żebym czuł. A to 6500.
Czekaj. Wiesz, no mógłbyś na przykład na to wystawić za 6500 łuczników. Tak, mógłbym. Oczywiście, że mógłbym, ale jeżeli to mi się nie uda, no to zrobię to w kolejnej rundzie, spokojnie. Okej, okay, dobra. Bo chcę ludziom pokazać nowego giganta. Dobra, no mógłbyś na przykład hobbitów postawić za 6000. Co no jeszcze tak, jednego to... możesz postawić? No dobra, to postawię. No, dobra, okej. Okay. Zobaczmy, lodowy gigant, proszę państwa. Czekajcie, chcę pierwsze uderzenie zobaczyć. O kurde, dobra. I druga. Cyk. I jeszcze. Cy... O, co on? Co on shimi shimi rob... O kurde. Ej. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. No, chyba też ty nie też, spodziewałem, nie? Że coś okay, takiego patrz, zrobi. On palnął wszystkich dookoła, co byli zgromadzeni po no. prostu. Dobra, ucieka, wyskitów, przepaść, ucieka. On wie, że ma przesrane. O nie, ale dostał strzała. No, lodowy gigant. To z niego zostało. Lodowy gigant, okej, okay, dobra. Dobra. Pamiętaj, żebyśmy na samym końcu rozegrali z tego Scarecrowa kontra Scarecrowa, bo... No, dobra, mogę spoko. Powiedzieć, co ta jednostka robi. Ona wysyła losowe jednostki po prostu, zamiast kruków. Okej. Okay. Za każdym razem będą po prostu inne wojska. Rozumiem. Spoko. Co by tu postawić? Ty, a jakbym ustawił króla i milion jednostek leczniczych, dałby radę przetrwać na giganta? Dałby. Właśnie no bo to jest takie leczenie. Tak myślałem. No. Zobaczę. Zobaczymy to, bo mam takie... No to jest w sumie ciekawe. Po prostu. Kurde, ale leczonko będzie miał. Pytanko, czy to zadziała i na przykład jeszcze... Czekaj, bo ja mam 6500, także... Dobra. Okej, okay, niech będzie. Zobaczmy to. Czy to zadziała? Tylko on króla pokonał od razu. Co jest? Czy oszukałeś mnie? Nie. Czuję się oskamowany przez notara w tym momencie. Byłem pewien, że on czuje się oskamowany. Ej, ale masz to jest jeszcze oszust. No ta, bo łucznicy coś mu zrobią kompletnie. Co, no, cokolwiek mu przecież. Zrobią. No strzelają. Ta. Strzelą se w niego. No, ja bym chciał zobaczyć pasek jego zdrowia tutaj. Okej, okay, dobra, śmierć. 3, 2, 1, koniec. Machnięcie musi być. Cyk. Teraz. Okej. Okay. Ta, król przetrwa! Król tyle leczenia, on przetrwa! Król przetrwa tyle leczenia, no! Bogaty jest słaby, no co mogę powiedzieć. Okej, okay, dobra, tutaj chciałem go zaraz rozwalę gościa. O, no w sumie niepotrzebnie ci mówiłem, że jedna balista rozwala mamuta. Bez problemu. Naprawdę, powiem teraz. Tak, mam... Nawet powiem tak, zostawiłbym tak jak jest i byś wygrał od razu. Mam taką nadzieję, co ja tobie nie będę dawał jeszcze jednostek gościu. Dobra, czy coś jeszcze tu chcemy? No mam trochę, wiesz, jednostek, które mogę tutaj użyć, których mogę użyć. Trzy balisty i wygrałeś to. Nawet nie musiałeś, byś dobra. Mnie opluł tym. Okej, okay, zobaczymy, czy balisty sobie poradzą. Tak, one zobaczymy, mają ogromne obrażenia. No, to świetne, trzy balisty się wbiły w niego. Patrz, ogromne obrażenia, tak? Ale patrz, ile dostał z trzech balist, dodatkowo biły go te walkirie dookoła tu ustawione, berserk i protektor nawet. No ale protektor poza tarczą, no to wiesz, za dużo nie ma tak. Dobra, twoja ostatnia kontra, którą tutaj szczelasz na to, no dawaj jakąś taką, jak ja zrobiłem z samych protektorów, dawaj na przykład farmerów milion. Ej, co najśmieszniejsze, to wygra. Czekaj, nie mam nic na AOE. Tak, go 6,5. Nie mam nic na AOE, żeby tu rozwalić. Okay, dobra, go. Lecimy. Zobaczmy to. Bunt farmerów. Bunt farmerów, bez kitu. Farming Simulator wersja 1410 normalnie, bez kitu. Bunt farmerów. Ale powiem ci, jeżeli te balisty. Ale one na przykład w tą grupkę... to, gdyby to były katapulty, a nie balisty, to one by palnęły, ale to są balisty. A, farmerzy one pojedynczych gości palną. Tutaj jakby tą linię całą palną. Mhm. W co on strzelił? W podłogę dosłownie tym. Dobra, robimy ostatnią zaraz bitwę w takim razie na Scarecrowy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jednostki po 10 tysięcy, aż żal tego oglądać. No na tych wieśniaków, kurde. No, wieśniacy najgorszych. To są jednak aż bym... możesz postawić, wiesz, za mnie też od razu. Bo to powiem ci tak, te jednostki niby są takie same, ale będą kompletnie inne bitwy. A, dobra, no super. Super, no. Więcej łuczników postaw.
Muszę to zobaczyć, no, no muszę to sobie skontrować łucznikami. To jest piękne do oglądania po prostu. Muszę to... Chociaż? Ja, ty, to nie jest takie obvious. To nie jest takie obvious. Ej, ja, to będzie przegrana. To będzie przegrana. O, farmerz. Wkurzony farmer. Chociaż nie, wygrałeś. Czy ja wiem? Są bardzo w jednej grupie. No, dobra. Okej. Okay. Jednak. Wkurzony farmer musiał zostać pokonany na koniec. Także jeszcze Scarecrowy palniemy na szybkości i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Gdzie był Scarecrow? Tu? Tu. Tu i tu, tak? I tu. Gdzieś z tyłu? No, tak. Dobra, tak. Zobaczmy. Jakie jednostki oni będą. Okej. Okay. Ty masz Artemis. Ty masz Artemis, oszuście, no, najgorszy. Tak naprawdę masz losowe jednostki zawsze. Artemis dostał, a co ile on kastuje? Dobra, co śmierć? Powinien. On nie skastujesz. A. O. Dobra, skastował? Skastował, no i co, ostatnie, ale ja też skastowałem. No fajnie. No. Ta jednostka, proszę Państwa. Wyglądałem jak takie małżeństwo teraz. O, i tym optymistycznym akcentem tego pięknego małżeństwa, aż im screenka zrobiłem. Dokładnie, zapisano zrzut ekranu. Zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Coś ty jeszcze tu dostał. A to jest fajne, bo mówię, losowość po prostu. Tak, świetne postacie dostać. Co on ma za nos? Ty. To maska chyba. Nie, to jest nos. A, maska. No maska z nosem. Tym właśnie optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek przygód wraz z Flotarem versus oczywiście w Tapsie na Multi. Tak, przygody z Flotarem. Odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem, wbijcie na kanał do Flotara, na którym także pojedynek nasz możecie sobie obczaić, albo już był, albo dopiero będzie, albo chyba już był raczej. Także... No chyba był, tak mi się wydaje. Także dziękuję bardzo, Flotar, za giereczkę. Dziękuję również. Żegnamy się, do zobaczenia. No i papa, hej. Hejka.